GameSir X4 Aileron to nowoczesny pad zaprojektowany z myślą o graczach korzystających z usługi Xbox Game Pass do grania w chmurze na telefonach z systemem Android. Oczywiście pad działa także z innymi usługami, takimi jak PS App, GeForce Now czy innymi grami mobilnymi. Dzięki kompaktowej budowie i magnetycznemu połączeniu dwóch części, kontroler jest łatwy do przenoszenia i idealnie nadaje się do mobilnych rozgrywek. Wysoka jakość wykonania, zaawansowane funkcje oraz możliwość personalizacji sprawiają, że jest to urządzenie, które z pewnością zainteresuje zarówno casualowych graczy, jak i tych bardziej zaawansowanych. Zapraszam do oglądania. Po otwarciu pudełka z GameSir X4 Aileron, pierwsze co zauważymy to wysokiej jakości etui, które skutecznie chroni kontroler podczas przenoszenia. W opakowaniu znajdziemy również kod na Xbox Game Pass, prawdopodobnie na 3 miesiące, instrukcję obsługi oraz naklejkę z logo GameSir. W zestawie znajduje się także półmetrowy kabel USB-C do ładowania. W samym etui umieszczono kontroler oraz różne nakładki na analogi i alternatywny D-pad, umożliwiające personalizację kontrolera według własnych preferencji. Po otwarciu kontrolera znajdziemy również gumowe podkładki, które możemy zamocować, aby lepiej usztywnić telefon w kontrolerze. GameSir X4 Aileron charakteryzuje się kompaktowym, kieszonkowym rozmiarem, co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia. Dzięki magnetycznemu połączeniu dwóch części, kontroler można łatwo złożyć i schować do kieszeni lub plecaka, co jest idealnym rozwiązaniem dla graczy mobilnych. W moim przypadku pad nie leży idealnie w dłoni. Konkretnie problematyczna jest prawa część kontrolera, która jest zbyt blisko, przez co trzeba nienaturalnie zginać kciuka, aby korzystać z prawego analoga. Uważam, że prawy kontroler powinien być nieco szerszy, co poprawiłoby wygodę użytkowania i zmniejszyłoby zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji grania. Ale za to tekstura powierzchni kontrolera jest przyjemna w dotyku i zapewnia pewny chwyt. Dodatkowo niska waga kontrolera sprawia, że jest on mniej męczący dla dłoni podczas dłuższych sesji grania. Przyciski akcji w GameSir X4 wykorzystują technologię MicroSwitch, co zapewnia ich wyjątkową reaktywność i długowieczność, sięgającą do 5 milionów kliknięć. D-pad jest bardzo klikalny i każde kliknięcie daje wrażenie, jakbyśmy używali myszki komputerowej. Jest to niezwykle satysfakcjonujące i szybkie w działaniu. Przyciski akcji również charakteryzują się bardzo krótkim czasem reakcji, co jest kluczowe podczas intensywnych sesji grania. Analogi są moim zdaniem nieco zbyt luźne, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Z czasem można się do tego przyzwyczaić i cieszyć się płynnością ruchów, jaką oferują. Warto dodać, że w analogach zastosowano technologię Hall Effect, co zapewnia ich precyzję i trwałość. Kontroler posiada również dobrze umieszczone przyciski z tyłu, które są łatwo dostępne i wygodne w użyciu. Te dodatkowe przyciski mogą być mapowane do różnych funkcji, co daje graczom większą elastyczność i kontrolę. Przyciski spustu i bampery są dobrze klikalne i reagują bardzo dobrze. Przyciski spustu mają jednak delikatny dead zone, co oznacza, że trzeba je nacisnąć nieco mocniej, zanim zaczną reagować. Mimo to działają płynnie i precyzyjnie, co jest istotne podczas grania w gry wymagające szybkiej reakcji. W zestawie znajdziemy również wymienne analogi i D-pada, co pozwala na dostosowanie kontrolera do indywidualnych preferencji gracza. GameSir X4 Aileron jest wyposażony w baterię o pojemności 400 mAh w każdym kontrolerze, co zapewnia imponujący czas pracy na jednym ładowaniu, około 15 godzin. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się długimi sesjami grania bez konieczności częstego ładowania, co jest szczególnie korzystne podczas intensywnych maratonów gamingowych. Czy $80 to dużo za GameSir X4? To zależy od indywidualnych oczekiwań i budżetu. Jeśli szukasz kontrolera, który oferuje wysoką jakość wykonania, długą żywotność, zaawansowane funkcje i szeroką kompatybilność, to jest to dobra inwestycja. Jednakże, jeśli budżet jest ograniczony, mogą istnieć tańsze alternatywy, które spełnią podstawowe potrzeby gracza, choć bez niektórych z zaawansowanych funkcji GameSir X4 Aileron. Wniosek? Cena $80 jest uzasadniona, biorąc pod uwagę oferowane funkcje i jakość wykonania. Ale ostateczna decyzja zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego kontrolera, link do niego zostawiam w opisie pod filmem.